Transmutacje i metamorfozy. Adalbertus Alois Kalkstein. Aby podążyć tropem arcymaga zwierzy, należy wpierw sklasyfikować substancje, dokonując podziału na warianty nadrzędne i podrzędne. Tylko pierwsze z nich obejmuje hipoteza współzależności, która zostanie przedstawiona poniżej. Substancje podrzędne nie budują łańcucha pseudożycia, albowiem ze swej natury są pośrednie i nie występują samoistnie. Jednakowoż udowodnione zostało, że w sposób paradoksalny łańcuch wymaga ich obecności. Hipoteza współzależności zakłada, że w łańcuchu pseudożycia musi się znajdować jedna substancja nadrzędna z każdego żywiołu. Wszelako przy konstrukcji zaproponowanej przez Raffarda Białego istnieje tylko 5 wolnych miejsc. Gdyby łańcuch uległ transpozycji, a potem transmutacji, rozwiązanie problemu byłoby łatwe. Niestety, pierwszego przekształcenia nie sposób wykonać z zachowaniem integralności łańcucha. Trzeba zatem przeprowadzić tak zwaną transmutację zwrotną, która wprawi łańcuch w ruch, w rezultacie czego poszczególne substancje nadrzędne będą bezustannie i naprzemiennie opuszczały łańcuch i dołączały do niego. W ujęciu holistycznym zawsze pojawi się 6 substancji nadrzędnych przy 5 wolnych miejscach. I tu kryje się geniusz rozwiązania, albowiem sam ruch łańcucha ma możliwości wszystkich 3 substancji podrzędnych. W ten sposób paradoks współzależności, współistnienia, nie stanowi już przeszkody.